To odpalmy sobie w takim razie nagrywanie. Także dzień dobry moi drodzy, witam was bardzo serdecznie. Ja jestem Ski, a dzisiaj zagramy sobie w Nisist albo Nesist. I zależy jak to tą nazwę wymawia. To jest trzeci live z tej gierki. I będziemy sobie dzisiaj co robić? Musimy na pewno... Chciałbym na pewno ogarnąć sobie lepszy ekwipunek, bo ekwipunek praktycznie mam żaden. Nie mam nic, więc na pewno musiałbym... Ski jest zakazany w Valheim, pograj. A zakazany ma Valheim? Można by coś tam pomyśleć w tym temacie. Co to jest to w ogóle? Ten słupek tutaj. A, płotek. Czyli zapomniałem jakiś płotek rozwalić. Okej, spoko. Mamy nowych kolonistów, w sensie... w sumie kolonistów, jakby nie patrzeć. Mamy nowych kolonistów, więc warto by było sobie... oni będą nam jakieś surowce zbierać, więc warto by było sobie to wykorzystać, ale my musimy zrobić sobie trochę pochodni jeszcze. A, nie mam drewna? Nie mam kłody. Ja w ogóle musiałem zrobić sobie to u góry gdzieś tutaj, mi się wydaje, że zrobić takie miejsce, gdzie będziemy trzymać wszystkie rzeczy, w sensie do produkcji, że te skrzynie będziemy tam trzymać wszystkie... Tu jest tylko to, a tu jest co? Co tu mamy? Nasiona trawy... Tępe płetwy. Materiał do wytwarzania. Miejsce na akcesoria. Podwaja prędkość płynięcia. A, okej. Okay. Czyli mam jakieś przedmioty w ogóle zdobyłem nawet. Nawet nie wiedziałem. Ryba futrzasta. Ryba gęba. Ej, w ogóle ja musiałbym chyba zrobić tak, że ja musiałbym sobie poprzenosić te rzeczy. Bo mam tak znowu to wszystko tak na powrzucane w ogóle gdziekolwiek. I za chwilę się pogubimy, gdzie co jest w ogóle. Gruczopająka, sztabki, glinę, rudę. To możemy pozabierać. Jedzenie też możemy stąd zabrać całe. Skrzydła nietoperza, fragment mapy to też możemy zabrać. Nasiona trawy możemy stąd zabrać. To jagody możemy stąd zabrać. Robaki tutaj mogą sobie siedzieć, nie ma problemu żadnego. I chciałbym sobie, żeby w tej skrzynce nie było kłód. Nie było ryb. Używki, wyposażenie, broń, używki, surowce. O, surowe jedzenie. Zwykła ryba. Przedmioty sposób, mikstury. Jedzenie. W tej beczce tego nie będzie. Natomiast to będzie w roślinnych. To ma być właśnie w roślinnych. Nie wiem, czy mi się to uda tak ogarnąć, żeby ten... siema Radku, cześć, cześć. Czy uda mi się tak ogarnąć, żeby oni tutaj rzucali to w to miejsce, ale zobaczymy. Teraz tak, musimy sobie zrzucić to. Musimy sobie to zrzucić, rybki sobie zrzucimy. To jest ruda miedzi, tą rudę miedzi musimy dać obok. W surowcach złoto, ruda miedzi, sztabki. Gdzie miałem kamień? W budulcu chyba, nie? Kamień był tak. Kamień był w budulcu. Kamień możemy sobie zostawić. Możemy sobie to zostawić, płotki zostawimy sobie, ściany te drewniane, zostawimy sobie to. I w roślinnych jeszcze musimy sobie dać drewno całe. Dawidzie, siemanko, cześć, cześć, dzień dobry. Co tam ciekawego, przyjacielu? Do budulca dalibyśmy sobie glinę jeszcze. Roślinne, to ten jeszcze, ten kwiatek możemy tam sobie dorzucić. Jagody. Jagody damy sobie do roślinnych również. Ale ja bym musiał sobie ogarnąć pierś z kaczki. Czyli to też do jedzenia. W surowce. Czyli to do roślinnych musiało być? Dziękuję, Dawidku, za cirki. Sorki, żeby nie było wczoraj na live, ale nie miałem czasu. Spokojnie, spokojnie. W miarę u was. U nas całkiem spoko. Właśnie czekamy na gości, wiesz? Młody poszedł spać, a my czekamy na gości. Ma do nas przyjechać kuzynka. Dawno się w sumie nie widzieliśmy, więc ma do nas podjechać. Nie tutaj. To ma być w surowcach. O. Więc za chwilkę będziemy mieli gości. Myślę, że oni do godzinki... Nie, w sumie o 14 dopiero mam być, ale pewnie młody do godzinki sobie do godzinki wstanie. Pierś z kaczki. Tą pierś trzeba by upiec w ogóle. Co to za gierka? Gierka Nesist albo Nisist, zależy jak ją nazwiesz. Ogólnie gierka o tyle fajna, że...
gierka o tyle fajna, że to jest takie połączenie Minecrafta, Terrarii i kilku pewnie jeszcze innych gier w jednej. Jest naprawdę przyjemna do pogrania. Zobaczysz później film vloga. Widziałem twój film vloga, tak nazywasz to. Chciałem ci powiedzieć, Tadzio, że zgłoszę prawa autorskie do tego vloga pod tym kątem, że nawet bezczelnie nie zmieniłeś opisu. To jest dokładnie mój opis z live, mój opis z vloga, z wyjazdu mojego. Więc później zgłoszę to do YouTube'a, że to jest żywcem wzięte z mojego live'a i że tego nie zmienisz oczywiście. To nie omieszkam zagadać, napisać do YouTube'a, złożyć informację, że to jest żywcem wzięte z mojego live'a. Znaczy mojego vloga, przepraszam. Bo widziałem to, widziałem i cały opis, wszystko jest kropka w kropkę skopiowane ode mnie. Także Tadziu, jestem strasznie niepocieszony tym faktem, tym co zrobiłeś. I mam nadzieję, że szybko to zmienisz. Jak mam być szczery. Dobra. Co mieliśmy zrobić teraz? Mieliśmy sobie ogarnąć, w jaki sposób zrobić sobie ekwipunek. Znaczy lepsze rzeczy. A, czyli możemy sobie zrobić żelazny, albo możemy sobie dwa zbroi. A tu jest plus 5 zbroi. Korona. A to jest 6 zbroi. Okej, czyli złota jest trochę lepsza. 8, 7, tak. Tylko ja nie wiem, czy ja mam tyle złota, żeby to przetopić. Budulec tutaj. Ruda złota 25. Musielibyśmy to wstawić do tego, do przetapiania. Budulec, nie, to pchnąć w tym miejscu. Posortujmy sobie to. Myślę, że mogę sobie jakieś tam pierwsze rzeczy zrobić. Myślę, że 8 zbroi, 6 zbroi, 5 zbroi. Więc myślę, że na początek najlepiej byłoby zrobić sobie zbroję, w sensie złoty napierśnik. Ej, a czemu go nie widać, tego złotego napierśnika? A, okej, dobra. Tę grę trzeba kupić, tak, oczywiście. Gra nie jest taka wcale droga, bo kosztuje 40 chyba 5 zł, z tego co pamiętam, czy tam 40 zł, ale na G2 i na tych innych właśnie stronkach, które oferują klucze, można ją dorwać taniej. Jest na przerwie. Ej, no fajnie by było, gdyby oni te drzewka jakoś tam sadzili, wycinali może. Czekajcie. Ekwipunek, polecenia, osadnicy. Konsumuje, jest na przerwie, bezczynny, zbiera nasiona kukurydzy. Polecenia. Ekwipunek. Witam serdecznie, siemanko Dorotko, cześć. Dzień dobry. Strefa obronna. Ja bym tą strefę obronną poszerzył jeszcze. O ten teren tutaj przynajmniej. Żeby oni mieli co robić więcej. Masz coś do picia? Nie mam nic do picia, ale zaraz mogę poprosić o coś do picia. Przybierz pracę. Magazyn, warsztat, obszar leśniczy. Ostatnicy będą wycinać drzewa i zasadzić je w obszarach leśniczych. No to ja mam obszar leśniczy, a czemu oni nie sadzą tych drzewek? A czekajcie, bo może oni nie mają dostępu do tych. Muszę zobaczyć, może oni nie mają dostępu do tej skrzynki tej u góry. Może ja przeniosę te sadzonki. Nie, no, sadzonki są przeniesione chyba, nie? Czemu w budulcu jest pusto? O Jezu, wszystko przeniósł teraz. Dobra, rewelacja. Ej, no mamy dużo sadzonek świerku. Czekajcie, konfiguracja magazynu. Maksymalna ilość. Zatwierdź wszystko, wyczyść wszystko. Kopiuj, usuń. Priorytet, dajmy może wyższy priorytet. Posortuj kontener, zbierz wszystko. Szybkie połączenie kontenera, zmień nazwę. Bo w jakiś sposób dało się ustawić kontener, żeby oni... osadnicy. Bezczynny, jest na przerwie. Ci w ogóle mają większą przerwę. Wygnę osadnika. Przypisz osadnika do łóżka. A, mogę łóżko ten.
konsumuje nogę królika, jest na przerwie. Przenosi drewniany płot różne. Przenosi gruczo pająka. O nie, zapomniałem! Ej, w ogóle z tymi skrzynkami to ja będę musiał kiedyś sobie podziałać na tym poza live'em, chyba tak mi się wydaje, wiecie? Żeby te skrzynki sobie porobić, ale teraz w międzyczasie i tak musimy sobie iść poscinać sobie trochę drzewa. Kurde, nie gub tej żelaznej, tej siekierki. Musimy sobie pościnać trochę drzewa. Bo musimy sobie stworzyć jakieś miejsce, gdzie będziemy mogli sobie właśnie zrobić tak jakby miejsce, pracownię o całą. Gdzie będą mieli właśnie wszystkie piece, porobione będą tam. Tam będą skrzynki też odpowiednie poustawiane. Żeby każda skrzynka za coś odpowiadała. I to jest trochę zabawy z tymi skrzynkami. Ale co do ogarnięcia. To jest takie właśnie filtry się nadaje, tak samo jak w tym. Tak samo jak w Rimworldzie. Że trzeba nadawać priorytety. Jutro będzie na Discordzie na... Jutro będzie na DC na live, co? Jak na DC na live? Nie rozumiem cię. Przepraszam, ale nie rozumiem. Dobra, pozbierajmy sobie trochę tych drzewek tutaj jeszcze, póki są. Zastanawiam się, dlaczego nikt z nich nie sadzi. Opróżnia, bezczynny, opróżnia. Osadnicy, opcje. Strefa obronna, priorytet pracy. Leśnictwo. No niby mam leśników w ogóle na najwyższym poziomie. O, ten ścina drzewo w ogóle. A i zasadził kolejne, patrzcie. Tylko ciekawe, czemu tak mało tego sieją. Ja bym chciał, żeby oni tego więcej trochę posiali jednak, nie? Strefa ograniczenia, diety, polecenia, osadnicy, polecenia? Nie. Gdzie to było to? O. Nie, strefa obronna, przypisz pracę. Obszar leśniczy. No okej, no to ja ten obszar leśniczy wam powiększę, jakby żaden problem. Ja bym chciał, żeby ten obszar był duży. Żeby tych drzew też było sporo, nie? Dobra. Mamy obszar duży. Mamy duży obszar, więc zobaczymy, czy teraz będą ten. Czy jutro będzie na Discordzie? Czy jutro będziesz na Discordzie, jak będziesz robił live? Nie wiem, zobaczymy. Zobaczymy, może nawet dzisiaj wieczorkiem mi się jeszcze uda być na Discordzie, jak będę live'a robił. Jeszcze będę robił live'a oczywiście. U, Dawidku, dziękuję serdecznie za 10 cirków. Dziękuję. Jak tam w ogóle, mistrzu, co teraz grasz ogólnie, w jaką gierkę? Dalej Valoranta meczysz, czy już coś innego grasz? Tadziu, dam ci dobrą radę. I to będzie moja ostatnia rada dla ciebie. Zacznij sobie wymyślać tytuły samodzielnie, opisy samodzielnie. To nie muszą być opisy z kosmosu brane. Nie muszą być jakieś, wiecie, jakieś kosmicznie wymagające. Mają być jakieś proste tytuły. Nie wiem, na przykład, nie wiem, jadę na urlop. W opisem, w sensie, zobaczcie moje, nie wiem, moją wyprawę. Coś prostego po prostu wymyślę. Nie kopiuj od innych, bo ktoś się może wkurzyć. I tak ja, o, jakiś ziomek przyszedł. Tak jak ja w tym momencie. Jestem lekko stiltowany na ciebie. Rolnik. Za 300 monet. Rolnik może dołączyć do mnie ban? Nie, no jeszcze nie, ale... Ale skłaniam się. Za 300 monet może dołączyć. Zróbmy mu to łóżko w takim razie. Weźmy go sobie, tego rolnika jeszcze. Zawsze później mogę go po prostu wyrzucić go, nie? Dobra, ma łóżko. Idę po niego. Mam monetki przy sobie? Mam monetki, dobra. F. A szczególnie, że Janusz jeszcze... pokaż mi swoje towary. Oj, czekaj, pokaż mi swoje towary. Spójrz mi, jak pracujesz. Pokaż mi swoje towary. Co ty masz ciekawego? Linę. Koszulę. Ziarna pszenicy i kukurydzy. Pomidory i kapusta. Ej, ja pszenicę bym sobie chętnie kupił tak z 5 chociaż. Kukurydzę mam. Pomidory też weźmy sobie z 5. I kapustę też weźmy sobie z 5. Chyba nie mam hajsu więcej, dobra.
Jeszcze drzwi popraw w budynku obok. Jakie drzwi mam poprawić? Gdzie, w którym miejscu? Valorant i Farminga, a sporadycznie GTA. Farminga grasz? O, fajnie! 100 bitsów, dziękuję bardzo serdecznie. Dziękuję, Dawidku. Ten, co poszalał. Farminga grasz? Ej, fajna gierka ogólnie. Jakby nie... Ja nie za bardzo grałem w tą grę nigdy, ale jakby rozumiem, że ci się podoba. Bardzo mnie to cieszy. Jakie drzwi mam poprawić? Budynku obok. Tu mam dobre drzwi założone. Tu mam też dobre drzwi założone. Więc nie rozumiem, jaki budynek chodzi, Janusz. Co u mnie słychać? A u mnie całkiem spoko, tylko nam się urlop kończy, wiesz? Nie są symetryczne. A, że to jest przesunięte. Okej, dobra, widzę, widzę, już widzę. Okej, już widzę. I już widzę, o co chodzi. I drzwi. Jeszcze muszę tam dorobić ten... Ściągać te sobie programy. Farminga? A Farming ma multiplayer jakiegoś w ogóle? Nie to. Potrzebuję podłogę. O, jest. Dobra. Szczególnie, że ja co? Nie wiem, zgubiłem wątek. Totalnie zgubiłem wątek, Janusz. Muszę zrobić skrzynkę sobie kolejną, koniecznie, bo jakby brakuje mi miejsca. Nie pamiętam, w jaki sposób, bo można było skrzynkę... skrzynkę można było... wyczyścić wszystko. A, dobra, bo ja mogę usunąć magazyn po prostu, patrzcie. Chyba. Kopiuj, wklej. Bo ja bym chciał, bo wiem, że dało się w jakiś sposób zrobić, żeby oni nie mogli z tej skrzynki... Posortuj kontener, zabierz wszystko, uzupełnij zapas. Przenieś, szybkie połączenie kontenera. Nazwa, nie wiem. Wydaje mi się, że w jakiś sposób mogłem sobie to połączyć. Mogę kontenery połączyć, jakby nie? Dobra, na razie idźmy sobie do podziemi. Potrzebuję trochę złota jeszcze. Żarcie możemy sobie wziąć. Tego nie potrzebuję, tego też nie potrzebuję. To się przyda może jeszcze. Pieczoną pierś weźmy, to weźmy, to weźmy. To weźmy, to sobie mogę zmienić na górę. Tego nie potrzebuję w tym miejscu. Dobra. Idziemy sobie do podziemi. Farming 19 ma koop, dalej nie wiem. A, takie coś. Cody Wędrowiec przybywa do osady. Gdzie on jest, ten Cody Wędrowiec? W sumie on... Pewnie trochę u nas będzie ten Cody Wędrowiec, dobra. Nie za bardzo mamy niestety... Nie za bardzo mamy niestety... Tu byliśmy wszędzie ogólnie, tutaj nie byliśmy, tych rejonów. A tutaj może przejdziemy się, co? Na południe. Tutaj też coś... To jest chyba koniec mapy. Ruda miedzi. A to jest co? Nie wiem, nie widać tego tam. Musielibyśmy się gdzieś przekopać. Żeby sprawdzić sobie jakieś inne rejony. To co, kopiemy? Kopiemy chyba, co? Szkoda, że żadnej bomby nie mam. Przydałaby się tak jakaś bombka. O Jezu. Ale mnie wystraszył drań. Przydałaby się jakaś bombka. Wiem, że tutaj da się zdobyć bomby różne. A przydałoby się dlatego, żebym wtedy mógł sobie większy teren odkrywać. Wiem, że w jakiś sposób... Dziękuję bardzo, za zobaczę, co tam napisałeś. 30 cirków, dzięki bardzo, Dawid. Dziękuję, dziękuję. Siema, no siemanko, cześć, cześć. A ty masz, Dawid, tego Farminga 19, tak? Że tam koop jest normalnie. Bo to właśnie chyba Janusz napisał, że Farming 19 ma koopa, ma tego. Nie wiem, nie grałem nigdy w Farminga, powiem ci szczerze. O, wypadła kolejna ta.
wypadną kolejne to do przyzywania bota. O, tutaj coś jest. Co to jest? Ej, to jest zegar. Ej, ja bym chciał zegar wziąć. Dobry zegar nie jest zły. Ściany też weźmiemy sobie przy okazji, jak już tu jestem. Prawda? Żelazna bomba, co? Bomby mamy w końcu. O, pięknie. Bombki się przydadzą. Ej, jak tu jesteśmy, to pozbierajmy sobie to od razu. O Jezu, przestraszyłem się. Oj, 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 idą, zombie. Ej, a w ogóle dajcie mi znać, czy wam się w ogóle ta gierka podoba, bo jakby mi się mega podoba ta gierka, jest taka chilloutowa. Właśnie idealna gierka, żeby sobie właśnie pogadać z czatami na spokojnie, żeby się gdzieś tam nie cisnąć chamsko, tylko żeby sobie fajnie pogadać. Spędzić w miarę miło czas. Ale zauważyłem, że ta gierka... Że ta gierka w ogóle wciąga. Jakby ja praktycznie cały czas gdzieś tam sobie siedzę, to zawsze mam takie, a bym sobie może jakieś tam... Zbudowałbym sobie coś ciekawego. No tak, a czy 19? Ja nie wiem, czy ja mam 19, ale wydaje mi się, że mam jakoś farminga. Ej, ja jestem w ogóle głodny mega. Dobra. Gierka spoko? No właśnie mi się mega podoba. Dobra, leżą. Właśnie mi się... To idź se zjedz. No właśnie musiałem zjeść sobie. Ale w ogóle nawet... O, tam jest wampir. Wampierze są. Leć do mnie. Tak, jest skrzynka na dole, widziałem. Skrzynkę widziałem. O Jezu. O kurde. Shit. Leży. To się odbija. Dobra. Przeżyłem to. Ale fuksem. 19 za frajer na epiku była. Ej, to ja może mam tą... Może mam tego farminga. Nie wiem, musiałem zobaczyć. Janusz, a masz mojego Steam odpalonego? Weź rzuć okiem, czy ja mam farminga. Może mam farminga nawet. Siema Kasper, siemanko. Kasper, przepraszam cię, wiem, że mieliśmy zagrać sobie... Dawidku, dziękuję bardzo. Kiedy coś sklepiemy. Dawid, chciałbym ci powiedzieć, że kiedy tylko masz czas, ale ja za chwilkę wracam do roboty po urlopie i tego czasu będę miał bardzo mało, a szczególnie, że pan Mateusz zobaczył na wadze 90 z przodu i to mi się bardzo nie podoba, dlatego prawdopodobnie dlatego muszę się za siebie bardziej wziąć i będę łaził na basen często, plus jakaś pewnie, nie, może jakaś siłownia zobaczymy, więc tego czasu będę miał jeszcze mniej trochę, ale jak tylko znajdziemy jakiś czas wspólnie, żeby tam zagrać, to pewnie jak najbardziej, bardzo chętnie. Ale niestety nie powiem ci kiedy, bo naprawdę nie wiem teraz. Po prostu jak gdzieś tam się kiedyś spotkamy wieczorkiem, to jak najbardziej możemy sobie coś tam zagrać. Tylko w... O Jezu. Brawo ja. Odroć się. Na Steamie nie mam. A, nie mam dopiero. Ja 21 dopiero do roboty wracam. A to urlop masz? O, fajnie. Kurde, porobił mnie. Ej, bo tutaj gdzieś był ten ziomek bezczynny i jest na przerwie. A czemu nikt z nich nie przetapia nic? Konfiguruj warsztat. Dziękuję Darku, Dawidku, dziękuję bardzo. Za kolejne cirki. Czy ja nie mam żadnych tych? Ej, może nie mam żadnych. Kurde, porobiło mnie to. Muszę wrócić tam do tego, to miejsce. Dobra, idziemy ich porobić teraz. Teraz my to porobimy. Właśnie ostatnio nawet o tym myślałem, żeby, wiesz, zagrać sobie z wami. Tak samo z Kasprem te Diablo, ale powiem ci jakby... Teraz byliśmy na tym urlopie, tego czasu było bardzo mało.
Bo gdzieś tam z młodym walczyliśmy, z młodym się zajmowaliśmy, spędzaliśmy jakiś czas z młodym. Teraz wróciliśmy po tym urlopie, to ta gierka właśnie teraz mi przypadła do gustu, ale gram tylko jakby z samego rana. Raczej gram. A ty często grasz gdzieś tam wieczorami. Znowu ja wieczorami powiem ci... Wampir, wampir, wampir! Znowu ja wieczorami mam ciężko z czasem, bo powiem ci, jak przychodzę do roboty, do domu po robocie, to często mam tak, że po prostu mi się nie chce, nie? Że po prostu często mi się nie chce i siadam po prostu na tym, gdzieś tam, nie wiem, odpalam sobie telefon i za chwilę idę spać. Monetki. O Jezu! Dziękuję, Kacper! Dziękuję, Kacperku! Coconut nut is a big, big fat, but this delicious nut is not a nut. Nie! Dziękuję, Kacper, serdecznie. Powiem ci, Kacper, że nawet nie zdążyłem tego ściągnąć, tego Diablo sobie, ale spoko, ściągnę go, pobiorę i pewnie sobie jeszcze pogramy. Zagramy sobie kiedyś tam ogólnie, na pewno się zgadamy jakoś. Zresztą Diablo jakby nie ucieknie, na pewno. Tylko po prostu na tą chwilę, no nie jestem w stanie wam powiedzieć kiedy, bo ostatnio mam tak, że... Ostatnio miałem tak, że po prostu wolałem sobie gdzieś tam samemu zagrać, solo. Jak cały dzień się użeram z ludźmi w robocie, to po prostu nie chce mi się za bardzo gadać z nikim innym, wiesz? Mam nadzieję, że rozumiecie moje wypociny. Tu jesteś, Draniu. Dobra, zostawię cię. Nie będę cię gonił już. Ej, tam coś jest jeszcze. Ja bym tam chciał pocisnąć. Do lawy wszedł. Haha! Dobra. A, przecież myśmy ominęli tą skrzynkę dopiero tam po lewej stronie. Oj. Ej, tu jest w ogóle dużo fajnych rzeczy. O, tutaj coś widzę jest, kolejnego. Okej. Zaraz to splądrujemy. Ciekawe w ogóle, jak ten dungeon wygląda. Ale na ten dungeon, to ja bym chciał się dopiero... zamurowało go. Na ten dungeon, to ja bym chciał się przygotować tak srogo bardziej. Że jakiś tam pełny ekwipunek, tak dalej, nie? Bo bez tego tam bym się bał wejść. A szczególnie, że ta gierka nie jest na tyle... Nie jest taka aż mega prosta, bo... Tutaj na wszystko masz cooldown, nie? I jest tak, że... jest tak, że chcesz sobie wypić jedną miksturkę i później masz cooldown kilkanaście sekund na kolejną. Tam był wampir, bo mi się wydaje. Chyba leży. Teraz muszę wziąć sobie kill off. To sobie zbierzmy. I co mamy w skrzynce? Mamy... Szybkie lśniący pasmo. Tyle do wytwarzania. Rozświetla teren wokół ciebie. Oj, fajnie. Nie wiem, tutaj wchodzi? Chyba tutaj. Szybkość ataku, sztabka żelaza, bomba, przywołanie i szybki zwój zaklinania. Prędkość ataku. Spoko, weźmiemy sobie. Skrzynkę też wezmę. Skrzynkę sobie też wezmę od razu. Bo skrzynki są na wagę złota. Po co mam wydawać na nie pieniążki? Ej, tu jest ten. Jest kolejna dźwignia, żeby mogę sobie coś wybuchnąć pewnie. Tylko nie wiem co. Tu jest dynamit, po lewej. Znaczy po prawej stronie. To co używamy? Używamy, nie? Uoooo! Ale dupnęło. Muszę patrzeć na swoje życie i ten. I na jedzonko. Trochę gliny. No i pięknie. Ej, tu jest coś jeszcze. Dobra. Tylko wampir najpierw. Dobra, wampir leży. Ten też leży. Kurde. W ogóle przydałoby mi się coś, co by zwiększyło mi szybkość chodzenia. Bo jestem mega wolny w tym. Teraz nie wiem, czy mi znowu waliło live'a, czy jest po prostu cisza na czacie. To jest najgorsze. A nie włączyłem sobie podglądu żadnego. To sobie weźmy. To sobie też weźmy. Tutaj mamy co?
Ciężki młot. Mikstura regeneracji życia. O, fajnie. Sztabki żelaza. Laska dynamitu. Pięknie. One ogólnie są rewelacyjne. Są... A, nie mieści mi się ten. Nie mieści mi się... rzeczy mi się nie mieszczą. To może zróbmy tak, że zostawmy sobie te... stół. Ściany, bo to się łatwo robi. Cisza. Okej, spoko. Jak cisza, to że pół biedy. Gorzej właśnie by wywaliło tego live'a. I ja musiałbym ogólnie chyba się teleportować do domu, bo nie ma miejsca. I mamy ten zwój taki, czekajcie, gdzie ten zwój był? Ja pobrałem kilka tych zwojów ze sobą. Gdzie ja go mam? O Jezu, 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 Jezu. Jak on tu wlazł? A, drzwi nie zamknąłem, dobra. Zamknij je. Czy ja brałem ten zwój ze sobą? Ten zwój do tego... Mam, zwój przywołania. Haha. No i pięknie, jesteśmy w domu. Bo ja nie mam miejsca już. Ruda żelaza i ruda złota. Czy ja mam ze sobą jakąś rudę? Ruda miedzi. Złoto. Uważaj, żadnej rudy nie wybrałem. Rewelacja. Dobra, na razie zrzucamy sobie to miejsce, wszystko. Dawidku, dziękuję za wspornika. To już 3 lata... 9 miesięcy... 10 miesięcy? Albo nawet więcej. Na bank ponad 3 lata. Jakieś 3,5 roku? Chyba na razie zrzucamy sobie po prostu wszystko stąd. Krwisty bełt. Także dziękuję serdecznie za wspornika. Po raz kolejny zresztą. O, jeszcze raz informacja. Dziękuję, dziękuję. Zrzućmy sobie to wszystko. Weźmy sobie tą jedną skrzynkę kolejną. Ja sobie tą skrzynkę też tutaj postawię od razu. Dobra. Zrzućmy sobie to, dajmy sobie tutaj pochodnie. Bombki 18, 19, a to nawet ten jest jakiś lepszy. Grunże one się nie psują. Dobra. Mamy to, ja bym poszedł jeszcze raz na dół ogólnie. Ja bym tam jeszcze połaził. Bo tam była skrzynka w ogóle po lewej stronie, której byśmy nawet nie zebrali. I ja dalej szukam w ogóle... To jest chyba stal, ta żelaza. Idę po nią od razu. Bo to jest miedź. Miedzi mamy dużo. Miedzi mamy dużo, nie potrzebujemy. 3 lata, 10 miesięcy. Ja cię kręcę, jak ten czas leci szybko. Ej, 3 lata, 10 miesięcy. Jakby niech mi coś powie, że to jest mało czasu. Ten czas tak zapierdziela, że nawet nie wiem kiedy. Oj. Są ziomki. Dobra, leżą. Ej, mogę kolejnego bossa przyzwać. Trzy lata, 10 miesięcy. Że ja w ogóle tyle czasu spędziłem na ten, na YouTubie, nie? A wczoraj właśnie byliśmy u znajomych i właśnie kumpel się pytał, czemu już dalej nie nagrywam. Mówi, a tak dobrze ci szło? Mówi, no widzisz, dobrze szło, ale kurde, czasu nie było, nie? A teraz raczej, jak wiecie, młody... Póki jeszcze młody chodzi z żłobka. A ja pracuję w takie dni, jak pracuję, czyli tam powiedzmy od środy do soboty. To jeszcze mam jakiś tam poniedziałek, wtorek, żeby coś tam sobie nagrać, nie? Ale jak młody będzie trochę starszy, to będzie jeszcze ciężej z tym czasem. Okej. Okay. Bombki kolejne. Weźmy sobie wszystko. I jak młody będzie starszy, to będzie jeszcze, to moim zdaniem, ciężej z tym wszystkim. Bo młody będzie wymagał jakby więcej uwagi jeszcze, nie? Ja bym sobie zabrał tą skrzynkę dodatkowo jeszcze. Jak już tu jestem, to czemu jej nie wziąć? Dobra. Teraz tak. Tutaj. I idziemy sobie w lewo. O, kolejny wampir.
ciekawe, czemu to są wampiry. Siema, ziomek. Tadam, umarł. Zresztą jak sobie pomyślę, że miałem teraz znowu jakby spędzać tyle godzin przy kompie, nagrywając coś, to naprawdę teraz wolałbym chyba właśnie z młodym, nie wiem, jakiś spacer sobie pójść. Tak na razie mam. Więc pewnie jakieś tam live'y, albo jakieś tam sporadyczne odcinki będą się pojawiały, ale raczej nic, co będzie wymagało większej ilości czasu, nie? Kurde, ziomek, umieraj. Dobra. I ja bym musiał sobie miksturkę strzelić jeszcze chyba od razu. Bo nie chciałbym tutaj umrzeć. I tu nic nie ma. Tam widziałem wampira na dole. Był wampir. Chyba jeden leży. Goblin leży. Wampir jeszcze. Dobra, wampir też leży. No jeszcze dostałem drugim strzałem, kurde. Dobra, idziemy w dół zobaczyć. Co tu jest ciekawego? O, wampir. Dobra, wampir leży. Bo tutaj chyba normalnie można też w tej gierce enchantować te. Normalnie można enchantować swoje rzeczy, ekwipunek swój. Bo są jakieś modyfikatory, widziałem właśnie, plus do szybkości i tak dalej. Więc warto było sobie to zrobić w końcu. Jak się nauczymy tego wszystkiego, o dobra. Ej, jakie to jest w ogóle ten kosmicznie wygodne, że mogę sobie... Że mam ten młot, który strzela tymi kamieniami. Dobra. Leżysz, nie masz szans ze mną. Znowu pająki widzę. Oho. Dobra, leży. Ten też leży już. Te pająki warto by było rozwalić. Bo tutaj mogą być... O, jest pająk. Kurde, musiałem sobie ogarnąć, bo pewnie jest coś, co daje mi większą szybkość. Bo na razie jestem kosmicznie wolny. Dostał pająk. Gigantyczny pająk. Oho, idzie. Te pająki chyba same z siebie, nie wiem, czy one same z siebie atakują. Czy trzeba je triggerować, żeby zaatakowały? Gdzie on jest? Tam jest jakiś ten, jakieś pomieszczenie. Jest kolejny, patrzcie, wiedziałem, że gdzieś tu będzie. Chyba leży. Tu jest miksturka tego. Czyli zakładam, że ten. Wampir idzie. Gwiazda ninja mi wypadła.
Zakładam, że te pająki też się regenerują w miarę szybko. Tam też był pająk. Znaczy był ten. Tam był też... O, co to jest? Ubierz się, trzymaj space, aby biegać. O, pięknie! Czyli mam buty, które dają hejsta. Patrz na mnie. Przywołanie, bomba. Ej, spoko, fajnie. Czy to mogę teraz sprintować? Ej, mogę sprintować teraz. Ale elegancko. Czy on tu wejdzie? Przez drzwi? A, bo nie zamknąłem drzwi. Dlatego chciał wejść. Fajnie, że mam teraz sprinta. Bardzo mnie to cieszy. Dobra, goblin leży. Tylko dalej mam bardzo mało... Mam bardzo mało dalej tego... rudy wszystkich. Nie widziałem żadnej za bardzo rudy żelaza i czegoś takiego. I tutaj bardzo cierpię pod tym względem. Może faktycznie na innym biomie trzeba będzie znaleźć sobie to. Bo tu są też różne biomy. Więc może na jakimś innym biomie się znajdą. O, tam coś jest, widziałem. Tylko tu mamy ten rudę. To bym chciał wybrać sobie. Pięknie. Jeszcze mam miejsce. Jakiś ziomek przybył do mojej osady. Teraz pójdziemy na górę, zobaczymy, co to jest w ogóle. Kopisz diamenty? No właśnie, chciałbym tego diamenty znaleźć, wiesz? Też w ogóle fajnie było sobie ogarnąć jakąś inną brońkę jeszcze, jakąś taką lepszą może. Bo ja nie wiem, czy ta moja brońka jest jakaś taka kosmicznie dobra, czy są jakieś lepsze bronie. Pewnie są jakieś lepsze bronie, znając życie. Co to? Dobra. Monetka. Czy to jest skrzynka? Tak, skrzynka. Okej, okay, spoko. Skrzynkę bardzo chętnie otworzę. Co tu mamy? Kapusta. Kapusta wyrośnięta, monety. I świadomy zwój zaklinania. Okej, okay, weźmy sobie całość. Nie będę wybrzydzał. Też ciekawi mnie to. Bo z tego co widziałem... Ej, tu jest skrzynka. Hehe. Z tego co widziałem, to są też ten. Ej, tam skrzynka jeszcze jest jedna. Tam musimy się przekopać. Na innych biomach są w ogóle też inne potworki są. Nie tylko te zombie i tak dalej, ale też tam są inne. Więc warto by było też się na inne biomy wybrać za jakiś czas, żeby zobaczyć. Tego już nie udźwignę. Kamienną płytkę naciskową możemy sobie zlikwidować. Ja bym chyba poszedł, wróciłbym chyba się do wioski naszej, wiecie? Wróćmy się do wioski. O, tu jest ten ziomek. Co ty, ziomku, ode mnie, co ty dla mnie masz? Co tak śmierdzi? Za monetki. Okej, okay, no to za monetki możesz dołączyć. Tylko teraz musiałem łóżko mu zrobić jakieś. Czy ja mogę zrobić łóżko? Nie mogę zrobić łóżka, bo nie mam wełny prawdopodobnie, więc musiałbym się udać na zbieranie wełny. Mam moje shearsy, mam nożyczki moje, dobra. Ale musiałem zrzucić w ogóle te wszystkie rzeczy. To wszystko pozrzucać. Może się wezmą za to do sortowania, wszystko dadzą. Wątpię, ale może jakaś się uda. Nie, to zabieramy ze sobą. To, o, coś tam robią, widzę. Dobra, musimy ogarnąć mu łóżko dla niego. Więc owieczki musimy sobie ostrzyc. Dobra, to jeszcze tamto sobie zbierzemy. Mamy 8, a potrzebuje na łóżko chyba 10.
A ty grasz z ludźmi? Wiesz co, wiem, że można grać z ludźmi no normalnie, ale ta wersja jest single playerowa. Wiem, że mogę niby tą gierkę dla ludzi odpalić normalnie. Czy mogę zrobić łóżko? Mogę zrobić łóżko. Świerkowe łóżko, niech będzie. Świerkowe łóżko pasuje. I teraz chciałbyś pewnie mieć gdzieś domek swój dla siebie. To już ci mogę powiedzieć, że dla siebie domku nie będziesz miał na pewno. Bo nie ma takiej opcji, ale tam się możesz położyć. Masz w multi niewolników? Chyba tak. Chyba normalnie niewolnicy są też w multi. Dobra, mam trochę miejsca. Musielibyśmy zacząć te surowce nasze, żebyśmy mieli surowce, kurde, wszystkie. Ja w ogóle musiałbym tych pól więcej narobić jeszcze. Żeby móc posadzić większej ilości tych wszystkich surowców. Co ty w ogóle teraz robisz? Odpoczywa w tym miejscu? Odpoczywa. Odpoczywa. Strajkuje, bo nie masz łóżka? Przecież masz łóżko. Wystarczy je sobie wziąć. Ej, mamy w ogóle 63 kukurydzy. Ja musiałem postawić chyba postawić im. A, dobra, wiem co miałem zrobić. Muszę znaleźć. Posortuj wszystko sobie. Musiałbym znaleźć sobie. Gdzieś tu pewnie mam. Posortuj. O, mam ziemię uprawną, ale tej ziemi musiałem też więcej mieć jeszcze. Co ja potrzebuję do ziemi uprawnej? Czego brakuje mi do ziemi uprawnej? A tutaj nie robię ziemi uprawnej, tylko tutaj pewnie. Tutaj. 5 kłód, mam 200 kłód. To mogę zrobić tej ziemi uprawnej dosyć dużo nawet sobie. Dobra, zróbmy sobie 37. I musimy zrobić sobie kolejne miejsca na ten, na sadzonki. Tu chyba przed domkiem sobie po prostu zrobię, tak mi się wydaje, że nie ma problemu z tym żadnego. To jest moja pierwsza wioska, więc jakby bez ciśnienia. W kolejnej wiosce myślę, że będziemy się bardziej na tym skupiać, żeby to ładnie wyglądało. Dobra. I teraz tak, teraz musimy nasionka kukurydzy, to nie. Ale gdzieś miałem inne nasionka jeszcze, które chciałbym sobie wziąć. Weźmy sobie wszystkie nasionka, zobaczymy w ogóle jakie mamy. Nasionka. Nasiono trawy. Okej, okay, a w tej skrzynka tutaj? Uporządkuj. Weźmy sobie nasionka, stąd wszystkie. I tu chyba nasionek żadnych nie ma. Dobra. Okej, okay, mamy tak. Mamy kapustę. Mamy pomidory. Mamy słonecznik, którego tu mam dosyć sporo. I mamy pszenicę i kukurydzę. Dobra. Teraz tak, tu jest słonecznik, tu jest kukurydza, więc kukurydzę możemy sobie dosadzić od razu. Skoro mamy ją, to możemy sobie spokojnie dosadzić. Dobra. To jest kukurydza. Teraz słonecznik, pszenica. Warto było sobie pszenicę zasadzić w tym miejscu. Bo wydaje mi się, że ja w ogóle muszę stworzyć też dla swoich zwierzaków. To się nazywało koryto chyba? Chyba koryto. Filtr wytwarzania. A, to nie. Gdzie to było to korytko? Bo muszę mieć koryto dla zwierząt, żeby one mogły z tego koryta jeść. I żeby. Czemu on jest. Przecież. Czemu ty strajkujesz? Przecież masz łóżko w tym miejscu. Czekajcie. A, bo może ja mogę. Ja mu chyba mogę przepisać. Osadnicy. Przypisz osadnika do łóżka. A, już ma. Już ma. Nie no, czemu on strajkuje? Czekajcie, zobaczmy, czemu on strajkuje.
Co mu jest nie tak? Mogę do niego podejść, pogadać sobie. Jak się mniewasz? Czuję się nieszczęśliwy. A dzielę pokój z innymi osadnikami, minus 30. To ja musiałem mu dom zbudować dodatkowy chyba. O, młodzieniec wstał. No to po live, moi drodzy. 50 minut. Dobra, moi drodzy, młodzieniec wstał, więc ja kończę live'ika. Co, myszko? Nie. Dobra, kończę live, bo młody wstał w takim razie. Na kolejnego live'a zaplanuję sobie bardziej, co będziemy robić. Pewnie pozbieram sobie jakieś surowce, porobimy domki. I możliwe, że będziemy... A czekajcie, w ogóle, czy ja mogę sobie przenosić te miejsca? Czekajcie, czy mogę to wykopać? Nie, tego nie mogę tak wykopać. Chyba, że może łopatą mogę. Czy ja mogę zrobić sobie łopatę jakąkolwiek? Żelazna łopata. Weźmy sobie łopatę. Bo jestem ciekaw, czy mogę sobie to wykopać. Chyba będę mógł wykopać. Tak, mogę wykopać normalnie. Okej, dobra. Czyli tą ziemię uprawną mogę powykopywać, więc prawdopodobnie w przyszłym live będziemy to jakoś poprzenosimy, to porobimy jakąś wioskę inną. Ten domek główny zostanie raczej. A może go tylko zmienimy na ten. Zmienimy go na ten domek kamienny. I jakąś tą wioskę może inaczej zasadzimy, zobaczymy. Może byśmy wioskę taką literę C zrobili dużą? Pomyślimy jeszcze. Dobra, dzięki za uwagę. Mam nadzieję, że wam się podobało. Widzimy się na kolejnym live'iku. Trzymajcie się, na razie i cześć.